wolny, gdy nie ogranicza go nic po prostu, zarówno w sferze duchowej, jak i no, jednak materialnej także. I, no tak. Bo oczywiście, no, jest wolny, może chodzić gdzie chce, bo nie siedzi w więzieniu, prawda, ale to jest wolny, bo na przykład nie musi chodzić do pracy, bo ma za co żyć, nie będąc uwiązany do pracy jakiejś. No, ale no, bardzo ważna jest jednak ta wolność wewnętrzna, bo gdy ludzie są, przede wszystkim ludzie się sami zniewalają, na przykład wobec jakichś tam zasad, zabobonów jakichś rzeczy, które nie wiadomo po co przyjmują do siebie i te rzeczy ich ograniczają, ich swobodę myślenia, swobodę taką psychiczną, emocjonalną. No ale to jak ktoś tak chce, no to nic, no, natury bardziej takie buntownicze to jednak sobie na to nie pozwalają. No i ja uważam, że trzeba mieć otwarty umysł, wtedy się jest wolnym. Jak się zacieśnia sam sobie, no to się przestaje być wolnym. Ale ja kiedyś to jak byłam taką małolatą, to małolaty szczególnie są te, że tam mają korbę na punkcie tej wolności, to oczywiście uważałam, że każdy musi walczyć o indywidualność, coś, ale w miarę starzenia się ja zrozumiałam, że ludzie są bardzo różni i niektórym jest potrzebny ten kaganiec, żeby oni się czuli jakoś bezpiecznie. Bo ja na przykład jak jest z wiarą, wiara w Boga moim zdaniem ogranicza ludzi potwornie, ponieważ wierząc w coś, co tak, no umówmy się, no moim zdaniem nie istnieje w ogóle, oni sobie całe życie układają, odmawiając sobie jakichś abstrakcyjnych rzeczy w ogóle, abstrakcyjnych w sensie, że ich odmawiać mają sobie, jakieś sobie, komplikują sobie strasznie życie, ja to widzę po sobie. Ja jako niewierząca, no więc tym bardziej niepraktykująca, nie, w ogóle ten problem jest ode mnie daleko, to ja mam taki święty spokój, jak widzę, jak oni się tam motają, że choćby to uważam za straszny kaganiec. Natomiast zrozumiałam w pewnym momencie, że większość ludzi to potrzebuje tego. Oni potrzebują tej wiary, bo się czują bezpiecznie, ze świadomością, że coś tam jest. Że coś ich otacza opieką w zamian za to, że oni z wielu tam rzeczy rezygnują i sobie idą jakąś tam drogą wyznaczoną, tak naprawdę to przez tam jakichś kapłanów, prawda, samozwańczych, no ale to już niech będzie, no. Więc nie wszystkich uszczęśliwia pełna wolność. O, tak bym powiedziała.